Pragnę wyrazić wielką wdzięczność. Gdzie na początku chcemy oddać głos jednak mieszkańcom Syrenii, a my mamy tę cegiełkę, którą jak zawsze ksiądz Bilat potrafi wykorzystać i zawsze docenić. Więc na razie pierwszy głos mieszkańcy Syrenii. Prosimy. Dziękuję bardzo. Czcigodny księży, drogi jubilacie, dniu tak szczególny, jaki mam ja dzisiaj 65 lat w świecie kapłańskim, w imieniu wójta, przewodniczącego rady, jak i moim, chciałbym życzyć obfitych łask Bożych, błogosławieństwa Bożego, wytrwałości, radości tej posłudze duszpasterskiej, aby Chrystus napełniał księdza proboszcza wieloma łaskami w głoszeniu Słowa Bożego. Dziękujemy proboszczu za to, co zrobił ksiądz przez te 17 lat. Prowadził nas ścieżkami życia Bożego, miał pod swoją opiekę naszą młodzież. Ale niech ten świat jest symbolem władz gminy Lubomia za to, co zrobił ksiądz dla naszej ogólnej społeczności, całej gminy, sołectwa i parafii. Niech Matka Boża ma księdza proboszcza pod swoją opieką. Szczęść Boże. Księże proboszczu i ojcze duchowy, oto my Twoje dzieci duchowe. Dzięki to te wszystkie funkcje, które pełniłeś w różnych miejscach, w różnych parafiach, a nawet wszystko tutaj, te wszystkie funkcje kumulowały się. To wszystko, co stało się darem Twojej posługi, Twojej drogi powołania. Także mam wielki udział właśnie w tym miejscu i w naszych sercach. Bo gdyby inaczej tego tu nikomu nie było, a jednak ta wdzięczność płynie z pełni właśnie naszych serc, które kształtowałeś, które kierowałeś i prowadziłeś i prowadzisz nadal. I oby jak najdłużej tej owocnej posłudze, cichej, ukrytej, ale jakże wielkiej. I teraz te owoce chcemy wdzięczności, by wypływały i były widoczne właśnie w tym wspólnocie i w tych paradach, miejscach, w których jesteś. I ta pieśń wdzięczności cały czas płynie i rozbrzmiewa, dosyć głośny echem, jak to Tadeum, jak ta modlitwa dzisiejsza Eucharystia. To nie tylko będzie zapamiętana w internecie, będzie jej ślad, ale w życiu każdego człowieka, którego spotkałeś, którzy Ciebie spotkali na swojej drodze. Pamiętamy akt, który chcemy się wyręczyć z naszej wspólnoty, naszego konwentu bonifiantów. Niech Pan Ci ześle na Ciebie dar Ducha Świętego, aby ciągnął Tobie boskie oblicza, serce wolności, proszę się o gorliwość miłości do Jezusa, Najświętszej Matki. Nie dar Twojego życia będzie świadectwem nadejścia Boże dobro.